Niech to będzie dla wszystkich przestroga. Mam wam coś do opowiedzenia. Yo, zdarzyło się to parę lat temu. Skumają, co tu biega, dwie historie. Marka i jego ziomka Jarka. Pierwszy z nich nazywał się Marek. Chłopak miał 20 lat, rap to był jego świat. Nie chciał blasku, lamp miał tekst. Wieczór i party, tak chciał dalej. Chciał ciągle się rozwijać, nie potrzebował dragów. Siła to była rodzina. Miał matkę, kochał ją najbardziej na świecie. Mimo, że ją ranił, tak jak to jest. Sami wiecie, cięty język pomagał mu, bo tak składał wersy, że był najlepszy. Serio, lirycznie zjadał oponenty. Kompromis? Nie była jego mocna strona, ale zapierdalał progres szybciej niż nas nie dogoniat. I co dnia zajawa utrzymywała przy życiu, hejtowali go, a on miał w dupie tych skurwysynów. Miał kobietę, tak, artystyczną duszę, przy tym kochał życie. Nie wiedział, że życie to jest skurwysyn. Miał aspiracje, polot, pasję. Już wiecie, wczoraj stracił kobietę, założył sobie pętlę. The End, to był Marek. Ale zobacz, wcześniej była inna historia, jak odbicie zwierciadła, ale treściowo podobna. Marek miał kumpli, jeden z nich, jego odwrotność. Jechał baletną, toper miał Matrix, gdy patrzył w okno. Samotność? Nie, był młody, chciał się wyszaleć. Największą ucieką z życia budę zabijać browarem. Dzwoni do Marka, tak, tego z pierwszej strofy. Marek jednak trzyma dystans, obawia się o kłopoty. Hula, tu Jarek, ty uderzamy dzisiaj w balet. Marek lub otworzyli, chce się zapierdolić towarem. Nie, stary, to może nie to wiara, ale chcę posiedzieć z matką na noc snów, nie wrócił stary. Jarek poszedł snów, krucjata przeciw uczuciom. Czasem prawie że krzyczał, że jest buntownikiem. Ludziom poszedł jak zawsze gwiazda, głowę w górze trzymał, z myślą, że od wczoraj niczego nie dymał. To nie ten finał. Jarek twierdził, szmata to rodzaj nijaki. On wiedział, jakie są i tak postrzegał wszystkie damy. Nawet się nie spodziewał, co się może tu wydarzyć. Wyrwał najlepszą smulę, jego zdaniem, choć się bawił noc upojną od pierwszego wejrzenia. Wiedział, że to droga prowadząca do zatracenia. Ten temat jak zawsze był dla niego prosty. Był wiecznym dzieckiem, kurwa, nie chciał być dorosły. Ale teraz co cisnęło w jego serce, poznał ją na tym balecie. Ciągle pożądał jej więcej, poczuł coś w sercu. Nie chciał się rozstawać, został do rana. Poczuł serca kołatania jak zawał. Stary, tu Jarek, poczułem coś, czego nie czułem. Liczy się tylko ona, nie chcę innych maniurek. Jest najważniejsza dla mnie, ile znaczą jej oczy. Kilka lat później skonał na AIDS po tamtej nocy. Skonał na AIDS po tamtej nocy. Skonał na AIDS po tamtej nocy. To historia Marka i jego ziomka Jarka. Jak to jest, że jest dobro i zło na świecie? Czy nie możemy być po prostu wszyscy tacy sami? Yo, yo, yo. Przecież trzeba przemyśleć każdą sprawę, pomyśleć, co jest najważniejsze.